jesteśmy w domu. Jak się nazywasz? Jestem Edytka. Edyta Ostrzycka. Edyta, wiesz co, masz takie poczucie rytmu, które po prostu nie ogranicza się do twojego śpiewania, ty po prostu masz je na całym ciele, wiesz, i po prostu zarażasz nim. Bardzo, bardzo, bardzo strasznie, dziękuję. Strasznie mi się podobało ta energia. Energia mi się podobała. Energa. Bardzo serdecznie dziękuję. Energa. Edyta, ja nie mogłam się nie odwrócić, no po prostu nie mogłam, ale czekałam do ostatniej chwili. Po prostu nie mogłam również nie zawalczyć z Anią o ciebie, zwyczajnie. Ja w ogóle przepraszam, ale ja jestem w totalnym szoku, bo ja w ogóle nie spodziewałam się, że ktokolwiek się w ogóle odwróci. Oj tam, nie mówię poważnie, więc po prostu jestem... Jest taka, że nie wierzy w siebie. Aha. Teraz chyba stąd nie zejdę w ogóle. No bo zaśpiewaj nam jeszcze coś. Musiałem się odwracać, żeby ci powiedzieć, że mimo całego, wiesz, barbarzyństwa wrodzonego i braku ogłady i wszystkie i tak dalej, twój głos był naprawdę jak po prostu miód na uszy i było bardzo przyjemne i fajne, no. Pomyślałem, kiedy śpiewałaś, że nie nacisnę dlatego, że nie mógłbym równorzędnie obok ciebie stanąć i zaśpiewać to. Ale ja też bym nie mogła, ale i się bardzo z tego cieszę. No nie mógłbym po prostu, bo wiesz, no jesteś lepsza. Znacznie. Ja w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że wcale tak nie jest, panie Andrzeju. Proszę dokonać wyboru między zielonym a zielonym. Mogę powiedzieć tak, Ania, że całe życie moje, Kaja była dla mnie... kimś w rodzaju bogini po prostu mentalnej i w ogóle wokalnej pod każdym, wiesz, też względem. Ja to rozumiem, bo Kaja nie robi się coraz starsza, tylko coraz lepsza z wiekiem. Więc... Oczywiście, Ania, ty też jesteś cudowna, ale z racji tego, że ja jestem jakoś tak jakby mentalnie związana energetycznie bardziej muzycznie z Kają. Nie tłumacz się, nie tłumacz, co się wyrywasz. To rozumiem. To kurczę Kaja! Się no. Podoba, no! Tak jest! Chodźcie tutaj. Bardzo ci dziękuję. Ale jesteś zajebista. Ja ci dziękuję, cieszę się. Będzie bardzo mocno. Dzięki tobie, ale jesteś totalna, fajna, wow. Gratuluję. No. Super. Rules! Dobra jest. Może ona ci napisze dobre piosenki po prostu i to jest, wiesz. Dziękuję bardzo. Edyta. Moja. Ale rewelacja, super. Ja po prostu nie wierzyłam, że oni to mówią. O, właśnie, no, dokładnie. No właśnie, ale dlaczego? Masz coś takiego, że w ogóle nie wierzysz, że coś dobrego możecie spotkać w tym, co robisz? Trochę tak jest, już pomijam moje baty w szkole muzycznej, które dostawałam tam po głowie od taty i nauczycieli. Generalnie robię to od zawsze, natomiast drzwi zazwyczaj są dla mnie akurat zamknięte. Dlatego, że... Były. No właśnie były. Jeszcze zaraz to do mnie dotrze. To jest to, że tamto środowisko, które miałam dookoła siebie zawsze, nie doceniało mnie w ogóle, a tutaj wszyscy powiedzieli, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.